To był mecz z dużą intensywnością. Tutaj była duża walka z obu stron. Zawodnicy dali z siebie wszystko, co mają. W pierwszej połowie mieliśmy kilka otwartych rzutów, których jednak nie trafiliśmy. Później, w drugiej połowie, mieliśmy kilka szans, żeby złamać rywala i objąć prowadzenie. Niestety, kilka decyzji w tych momentach i kilka ofensywnych zbiórek rywala nam na to nie pozwoliło. W każdym razie, mamy teraz przed sobą wiele meczów. Nie możemy teraz myśleć za dużo o tym meczu, trzeba się skupić na kolejnych spotkaniach. No, większość została powiedziana. Na pewno twardy mecz po obu stronach parkietu i o takim meczu decydują jakieś tam małe rzeczy. No, dzisiaj Anvil trafił ważniejsze rzuty, my te rzuty spudowaliśmy, wygrali z nami deskę. To też był jakiś pewnie powód. No, nie ma co tutaj się jakoś załamywać. No, to był mecz, który mogliśmy wyrwać. Był moment, gdy mogliśmy przełamać Wosławek. Nie wykorzystaliśmy tego momentu i tyle. Wyciągamy wnioski, ale w czwartek gramy już kolejny bardzo ważny mecz, więc nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Jeszcze bardzo dużo grania przed nami. Mam nadzieję, że z Anvilem będziemy mogli się spotkać w tym sezonie i się zrewanżować. No, wspaniała atmosfera na hali. To bardzo cieszy każdego kibica. Koszkówkę, my się też cieszymy, jak gramy w takich warunkach. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, bo takie same lub trochę lepsze, bo więcej kibiców warunki mamy na hali mistrzów u siebie. Natomiast co do meczu, graliśmy przede wszystkim mądrze. Nie rzucaliśmy za trzy z nieprzygotowanych pozycji, tak jak to było w ostatnim meczu. I konsekwentnie dążyliśmy do tego, co mieliśmy w przedmeczowych założeniach. Każdy z zawodników dał cegielkę do tej wygranej i jedziemy dalej. Mamy jeszcze 7 meczów do końca rundy. Zasadniczym musimy na pewno dojść do tego naszego wymarzonego stanu gry przed playoffami. No, ja bym się chętnie skupił na stronie trochę innej, tak? Bo trener tutaj mówił o sprawach taktycznych i koszykarskich. No, to był dla mnie mecz ważny z wielu powodów, bo to jest powrót do Polski, to jest debiut w Lidze Polskiej. Nowa drużyna, nowy trener. To jest drużyna, która nie została niczemu przypadkowi, więc wszystko jest podpięte pod ostatni guzik, co nie jest też łatwe wejść do takiego zespołu. I że tak powiem, wpłynąć te wszystkie zagrywki, wszystkie opcje i tak dalej, więc to na pewno nie jest łatwe. No, na pewno się cieszę, że też na takim ciężkim boisku, tak, bo to jest jedna z sal, na których wiem, że mimo, że tutaj nie grałem jeszcze, łatwo się nie wygrywa. I to jest też dobra drużyna, więc wygraliśmy ten mecz. To był bardzo ważny mecz dla drużyny i dla mnie tak samo, bo to jest pierwszy, że tak powiem, pokaz mojej gry w Anvilu.